W sumie nudy na tej granicy. Piję tutaj kawusie, siedzę w tej budce. Za rozlikowa przynajmniej można było przytulić jakąś dodatkową kasę, a tak teraz, kurde, nic. Tylko pensja goła. Ja. Nasz adrownij nie próżna, denna jechać gąbka. Siemaneczko, cześć czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Police Contraband, albo w Contraband Police. Jak brzmi, tak brzmi. Zjednoczone rally, brak zderzaka i wiek kierowcy 53. Muszę na takie rzeczy zwracać uwagę. Zapraszam na granicę. Wy tak swoją drogą, nie? Zauważyliście, że tu sami tylko faceci jeżdżą? Jedyna kobieta, którą widziałem, to jest ta tutaj na tym plakacie. Sam jesteś. No. O, jaki ptaszek tutaj przeleciał. Orła cień. Dobra, czekaj, dobra, chciałeś mi dać dokumenty, czy nie? Czy ja już wszystko sprzedałem, czy ja po prostu mam coś jeszcze w magazynie, co najzwyczajniej w świecie nie zabrałem? Nie mam nic na handel. Słuchaj, pokaż mi swoje towary. Ale drożyzna, panie kochany. To panu to kupił. Dobra, dawaj dokumenty. Cyk. Nie jesteś z Zjednoczonych Rali, nie masz... Masz zderzaki. I co tam było jeszcze? Aha, wiek 53 lata. Dobra, to sprawdźmy od razu. Czyli, młodziutki. Obywatel. Czyli ten na pewno nie jest przemytnikiem. Borys Sorokin. No dobrze. Tu się zgadza. No dobrze. Numer się zgadza. Ważne się zgadza. Tu też. Pokaż mordkę. No, się zgadzasz. Czekaj. A nie, masz okulary, dobra. Zobaczmy od razu rejestrację TDU 692-4BI. Okej, okay. 990 kilo. Orzeż w mordę. Co ty tam przewozisz, chłopie? Nie podoba mi się to. Włączmy światło i przejrzyjmy. Szybę ty masz zbitą. Opie. Kto cię tu puścił z tą szybą zbitą? Karoserii. I lusterka nie masz jednego? Niech ci będzie. Typ pojazdu, to powinien być ten mikro, dobra, to już się zgadza, to akurat pamiętam. No, to zostało, jeszcze to tam masz w tym. Sprawdźmy. Trzy bagaże, dwa detergenty, dobra, się zgadza. Dobra, chłopie, ale jedno mi się nie zgadza. Jesteś za ciężki. Schudni. Dobra. Nie tap. Już, zwolnij mi tu miejsce. Szybko, szybko, szybko. Coś jeszcze nie założyłem. Dwie szyby miał wybite. A z tymi szybami to ja już się poddaję. Dzień dobry. A tajcie. Dokumentajcie. RK, zobaczmy ile on ma tam lat. 27. I pokaż tylko zderzaki. Masz. Dobra, no to ty nie jesteś na pewno przemytnikiem. Lewon.
Ormonow. A nie. Nie te szczepienia. Nie te szczepienia. Cyk. Tyle ci powiem. Tutaj tak. Tu się zgadza. Dokumenciki, ważność się zgadza. Foteczka się zgadza. WNC 4696 LH. Zawet. Sprawdźmy sobie ten wozik, który się zwie. No, zgadza się. To się zgadza. Typ pojazdu. To w sumie wszystko ci się zgadza, oprócz tego, że... Prośmy jeszcze, czy czegoś ci nie... A zobacz, co tutaj pod maską. Silnik sprawny. Szyby... Szyby są, lusterka są. Światła są. No gdybyś miał jeszcze inne szczepienie, to bym cię przepuścił, ale człowieku, weź się ogarnij. Nara. Atajus jem rachowy. Ty mi grozisz? Ups, sorry. Nie chciałem. Słuszna odnowa. Zapraszamy, zapraszamy. To nie brak zderzaka. What the? Słuchaj. Dawaj mi. A nie, nie mam tego. Mamy przemytnika. Co nam na trawnik nasika? Dobra, łapać go. Menda mi nie ucieknie. Wracaj do... na granicę. Kurde, myślałem, że dzisiaj mi pójdzie jakoś tam szybko i sobie pójdę zwiedzać coś, hotel albo coś, bo podobno warto, a tutaj proszę. Dobra, mam cię. Mam cię. Ataju, siem rachowy. I podobno można tym samochodem wrócić na posterunek. O kurde, ale się nim ciężko jeździ. Daleko nie uciekł w sumie. Jezus, jak tym się dziwnie jeździ samochodem. Już nie jeżdżę nigdy samochodami klientów. Ale widać, że świnki są sztuczne. To widać z daleka. Ja tutaj zauważyłem pewną prawidłowość, że każdy, kto ma sztuczne świniaki, ucieka. Czyżby coś tu było nie tak z tymi świniakami? Nie, ale skąd żeby znowu? O Jezus. O Jezus. Nie masz jakiejś przebitej opony czy coś, chłopie? No tak się tym jeździ, gównianie. Wolę jednak swoją furgonetkę już. Ła, ła, ła. Posterunek graniczny, dobra. Tutaj parkujemy. Przywiozłem z powrotem do przeszukania. Dobra, ale ty pierw daj mi, bo później zapomnę znowu zamknąć gościa. Podobno na niego jak się kliknie, to on tutaj przywozi wóz. No i jest.
Nawet z więźniem. A tajcie. Dobra. Bierzemy się za prawidłową kontrolę. No cóż. Soczki przewoził. Dobra. No dobra, teraz czas na kontrolę pojazdu. Po niej niczego nie ma, tu niczego nie ma w baku. O! Cyk. Cyk. Dobra, tu już byłem. No jeszcze została kabina, nie? Pod siedzeniem niczego nie ma? Tak jak ostatnio, żebym tutaj przegapił. O! Proszę bardzo. Czyżby to była moja pierwsza perfekcyjna kontrola? Nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Dobra, ale wydaje mi się, że... chyba wszystko. Dobry! Weź tam posprzątaj. No i nie, kurde, gdzie jeszcze? Pod deską rozdzielczą. Tak się człowiek uczy właśnie. Gdzie jeszcze może być schowana kontrabanda? Jak nie pod siedzeniem, to pod deską rozdziel... czekaj. Dobra, to już widziałem. Ej, dobra. Niekontrolowany wystrzał. Zdarza się czasami. Dobra, ale kto to odpadł? Zjednoczone Reali. Czyli teraz jest jeszcze brak zderzaków i 53 lata. Ty masz tu zderzak. I tu chyba też wszystko. Daj nara. Pokaż mi. No, tak, taniutki papier masz do dupy. To daj mi. Dzięki. Miło się robi interesy z panem. Dobra, ale sprawdźmy też wiek, tak kurczę, 53 lata. Dobra, to może od razu weźmy, prześwietlmy cię. Słuchaj, wyjdź z pojazdu. No bo właśnie, bo też podpowiedź właśnie od was była, żeby... tych potencjalnych prześwietli... O, no cóż. Fajki. Widzę, że dzisiaj jest cudowny dzień. Trzech już więźniów mam. Dobra, to może te fajeczki od razu przełożymy tutaj. Idziemy dalej szukać. Damala. Nic nie ma. Tu było w oponie, dobra. Tutaj nie będzie, gdzieś pod spodem nie ma. Gdzieś z tyłu tutaj. Oho. Kolejna fajka. Już nic chyba nie... O! Czekaj, a nie, to się wyświetlało te... Ja się, czy tutaj...
A już sam nie wiem, gdzie czasami mogą być te fajki. Całkiem, ale całkiem fajnie, że tak pomysłowo, że tak dużo miejsc znaleźli, gdzie faktycznie może być coś pochowane, nie? Dobra. Czas posprawdzać te oto dobrotki, bo tu pewnie coś jeszcze znajdziemy. Dobra. Tyk, tyk, tyk. Nie ma nic. Podejrzany. Nie no, serio? W workach coś? Chłopie, jak ty te fajki przewozisz? Kurde, aż mi się... Nie, to jest niemożliwe, żeby tu nic nie było. Dobra, tu przynajmniej coś jest. A to jest niemożliwe, żeby to był koniec. Naprawdę? Tylko tyle? A wy się tam cieszycie pewnie już w komentarzach. Nie widział tego. Dobrze, dobrze. No kurde, no. To jest teraz niemożliwe, że tak mało. No ale wydaje mi się, że chyba nic więcej nie ma. Dobra. Eś to. Zaraz się okaże. Wszystko. Haha. I co? I co? I kto umie przeszukiwać tu samochodziki? Sam se tam ten. Nieważne. Brak zderzaków. Chyba schowamy nóż, bo straszymy. Ten ma zderzaki, tak więc on nie będzie na pewno przemytnikiem. Dawaj. Menosista estio wartnej spatlaczna. My nie znajać eti czas a na żywatku. A ja madro listoć adru. Paczka papieros. Czekaj, ile? 10? Ujemy. Dobra, chłopie. Sprzedaj mi paczkę papierosów. Eto ad obarstny teresny. To szybko sprawdzamy, bo ty się śpieszysz. Ornest Smithow, Ornest Smithow, Ornest Smithow, Ornest... O kurde, tylko tobie nie będzie chyba... Czy go przepuścić? Czy będę miał dobre serce? Jeszcze ważny. $1290. Najlepszy. A słuchaj. A co byś powiedział na jakąś łapóweczkę? Bo jak cię przepuszczę, to stracę kasę, nie? Szyby wszystkie. No przykro mi bardzo, nie mogę cię przepuścić, tu wszystko jest. Nara. Tam jesteś szybka. Trzeba by mieć ten. Jutro zapraszam, bo on chyba on miał tak na pograniczu ten ważność, bo tam musi być co najmniej 2 tygodnie. Adma idzie od cicha. No dobra. Proszę, my madre wartnej robotce. No dobra, to idziemy spać. Jeszcze jeden dzień dzisiaj zrobimy.
Oszczędny. Dzisiejszy bilans. Aha, bo ulepszenie zrobiłem, dobra. No, wydaje mi się logiczne. O, o. Znowu jakaś nocna akcja? Co tu się dzieje? Warisu, my madre informacje to wżawuać karat motel. Mestier i zawir wracho wiosne mu. Te incydenty rado podzrymna. Paszlo i lisza praca do widactwa. Mhm. Naboi mam. Myślę, że starczy. Czekam, co weźmiemy. To. Łopatę, bo mam na wykończeniu. No i łom. Jeszcze. Dobra. Idziemy. Przeładowanko. No, nie w tą stronę, otwiera się. Dobra. Motel to jest tutaj blisko, tak więc nawet nie muszę włączać sobie mapki. Zajedziemy pod motel, zrobimy zadymkę. Dobra, siu, udało się. I co? Znajdź wejście do budynku. No dobrze. Chyba już wiem, gdzie jest wejście. Ja. Dobra, tylko jeszcze tak przeszukuję tutaj okolice, bo gdzieś akta KGB pewnie będą. O ty goju. Chcesz z pompeczki? No, nareszcie się pompa przyda w takim miejscu. Bandyćka, dawaj swojego stryćka. Dziękuję. Nie będziesz mi tu pyskować. Pomocy! Bandyćka. Ale pompeczka taka wchodzi tutaj, nie? Czekaj. Dobra. Całkiem fajna kuchnia. No, wyłaś. O, co on ma jakieś lotworne? Dobra. Żyjemy. Co tu się dzieje w ogóle? Nie są tam daleko. Odrzesz ty mendo. Dawaj. Skarby. Tam są daleko. A ty dawaj, możesz coś mi dać? Dziękuję. Kurde. Boję się. Dobra, tutaj będzie chyba pistolet lepszy.
to jego! Dobra. Czemu ten worek przyszedł do mnie? Dobra, wychyl główkę. Tu jeszcze jest jeden. Piu, dobra. No szkoda, że tylko ciągle naboje wypadają z tych ludzi. No, nad tym ubolewam i będę ubolewał. O, znikają ludzie. Tu gdzieś jeszcze jednego zestrzeliłem tutaj. Dawaj skarby, Mendo. Ty też dawaj skarby. Tam... O! Jak tu mnie chciał podejść, cwaniaczek? No i znikł. Headshot. Policzka, nie policzka. Dobra. Kawka wytrzyma. Piotr. A my tutaj musimy sobie przeszukać teren, bo tu może... Jakiś akta jeszcze znajdziemy KGB. Coś do... O, o tych doj. Czekaj, bo ja pierw tu szukam rzeczy. Dobra, headshot. Headshot. O, ale teraz to było piękne. Dwa headshoty. Ty tu jest debeściak. Ja jestem debeściak. Zamknięte drzwi. Nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Aha. Już widzę, że tam pewnie po lewo coś będzie. Dawaj. Muszę sobie karabin kupić. Oho. No, dawaj, główkę. Aha. Widzę cię. Aha. Patrzmy. Bum. Hurka! Swobodny Meno! Nie, ty se poczekaj, chłopie. Mam nadzieję, że nie przyjdą teraz z drugiej strony. Chłopie, poczekaj. Ja tu muszę pierw zrobić... Hurka! Swobodny Meno! Ja tu muszę pierw investigation zrobić. Rozkraść, co... a tu, co tu? Tu już do jakiegoś kałasznikowa. Cyk. Hurka! Swobodny Meno! Chłopie! Dobra, czekajcie, bo ja tutaj zrobiłem boom, a tu widzę, że ich wybuchło trochę więcej. Chłopaków. Tutaj widzę, że takie... No, podobno można było coś tu znaleźć. Swobodni, ty tam... Nie, no, mogę nic znaleźć gdzieś tu. Tu? Aktówka jakaś? Telefon? Hurka! Swobodny Meno! Co tam? Wy weź nad czas! Oberankowe kryminali weź to turo krwawofista! Meno, Meno, Piotr Kawka! A ja madre hasiłać interio ministra! Terrori łowna czmaja eto jak sad czas! One znajać da madre zrobniejać kryjówków a talok! Hurka! Swobodny Meno! My madre alarać a da ony podjet eto minitka! Piotrze! Piotrze! Przykro mi bardzo. Wać głupo, gdu raz! Nie tam zostawić sameno! Opoka! No cóż, Piotrze.
Wychodząc z budynku słyszę jeszcze błagalne krzyki polityka. Zaskoczeni sytuacją, rebelianci przejmują cennego zakładnika i szybko opuszczają hotel. W swoim raporcie opisujesz strzelaninę z ludźmi Oberankowa, lecz świadomie zatajesz sprawę porwania Kawki. Ja dostam kasę. Win-win. To była sytuacja win-win. A teraz możemy iść spać. Nie znalazłem nic w hotelu, ale pewnie ja jestem jak zwykle ślepy. Wariszu, opnawy chorosznej spaliście. Gotować na żyrobotca dennaja? Gotować. Dobra, idę sobie... tych magazynków tutaj tyle mam, że w sumie... To przydałby się po prostu oddzielny... magazyn. Ulepszmy po prostu magazyn. I zrobimy sobie po prostu oddzielny cyk. 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 Nie, narzędzia będą tutaj. Cyk. Cyk. Dobra. I zrobimy sobie po prostu oddzielny magazyn na naboje. Jakiś... Do karabinu, a to? Do pistoletu maszynowego. Przydałoby się i taki mieć. Chociaż ja bym karabin. Chętnie. Jezu, ile mam do shotgunów tutaj amunicji. Idziemy na handel. Przedmioty. I co? Co tam się dzieje? Co tam w gazecie piszą? Ty bezduszny potworze, moja ukochana siostra Natasza nie żyje, a przez ciebie nie mogłem nawet się z nią pożegnać. Dlaczego nie pozwoliłeś mi przejechać? Czy ludzkie cierpienie nic dla was nie znaczy? Jeszcze mi za to zapłacisz. O, dał mi nabój. Mogłeś mieć ważne szczepionko, panie. Zapraszamy. Widzę tutaj dużo towarów. Czekaj, zobaczmy, czy ty masz zderzak? Masz. No to ty nie jesteś przewodnikiem. Meno gawryć was o barsnej sposób eti pandemik żywatko. A ja duro ali ać wracho wiosn eti nite was patlaczny. Eno, a karistan wodka ać niadlu eti was madro wartnej zdrawlaczna. No dobrze, zapamiętam sobie, panie Hamza Dawa. Hamza Dawa. 8. 15 października. Wszystko się zgadza. Się zgadza. Numer też. Jest 7, nie ma 2 na końcu. Pokaż foteczkę. Zgadza się. Azar 5. Ogórek. Zgadza się. 2850. Panie, pan już nie przejedzie. Za dużo pan wwozi betonu do kraju. Płatki śniadaniowe. Pokaż mi te płatki. Dobrze, madre ili ostrożnie. Cyk, cyk, cyk. Idziemy policzyć. No dobra, płatki śniadaniowe są 4. Skrzynka bananów 3 razy, worek z cementem 12, beczka ryb 3, czyli wszystko się zgadza. Ty, sierżant, do roboty. Cyk, dobra, teraz tak, światła są, opony są, karoseria jest, szyby. To ma dużo szyb i tu może być... Przegapionko. Światła, zderzaki, lusterka. Widzę, że... Porząsiu.
Ale i tak. Nara. Onaja, nie tapot. Idź się tam wódeczki napić na tego chorobę. Będzie ci lepiej. A my zapraszamy następnego. Czerwony Ferrari. I perfekcyjna kontrola. Dobry. A tajcie, tylko zobaczę, czy macie zderzaki. Macie. Słuchaj. Kawę, po ile ty? Co? Tak taniuśko papierosy skupujesz? O, ale wódeczkę to ja bym kupił. Za 12. Proszek do prania? Też bym kupił. Eto ad obarstny teresny. Poczekajcie. Towarzysze. Mam to. To. I to zostawił. Dawaj proszek do prania. Za 19 to się będzie opłacać. Obarstny teresny. Ile odsadzisz reszta? Konieczne, konieczne. Nawet zdjęcie się zgadza. Dobra. Nowit. No ale panie. No, to co ma pan powiedzieć, no? Ach ti onian, ach ti onian. Ach ta onian. No. Już. Do czerwca, do października. Okej. Okay. Zdjęcie się zgadza, numer. No, się zgadza. Zróbmy sobie tak. Zgadza się. Azam 72. To jest taki to. Sprawdźmy w takim razie. Azam 72. No to jest to. CGD 623. A nie. Czyż pan całkiem pana pogięło? No cóż. Znając życie, nawet to panu się nie będzie zgadzał. No, czy ja mogę tu coś... Akronur, masz minut czas. Panie, ja już i tak pana nie przepuszczę. Pokaż jeszcze, co tu coś chowasz. Dobra. Stopsiana, to akurat się zgadza. To jest jedyna rzecz, która się zgadza. Weźmy tam powrotem ten towar, wpakuj. Panie. Ja bym bardzo chciał pana przepuścić. Ale nie ma pan zbytnio argumentów. Co pan powie na gotóweczkę? Tysiak i zapominamy o sprawie. He? Nie? To nie. Atajus, jem rachowy! No i dlaczego oni mi grożą? Funkcjonariuszowi na służbie grożą, no. Czy ja mam z dołu wyciągnąć pistolet? Tamten już widzę, że ma przebitą oponę, bo krzywo stoi. Tamten z tyłu. Plaka. Witajcie. Czy ty masz wszystkie zderzaki? Witajcie, wariusz komandiru. Dawaj dokumenty. Powinno być w porządku. No zdjęcie na pewno się zgadza. Jamal. Jamal Jolma. Jakiś z Jamajki tu przyjechał. No dobrze. No i panie. Dlaczego pan... się szczepił na cholerę. Do cholery jasnej. Mikro SD to się zgadza. 917 SU. 990 kilo. Czemu dzisiaj wszyscy chcą przekroczyć granicę z za ciężkim wozem? Zastanawia mnie to.
Czy ja wyglądam na takiego głupka, który nie waży samochodów waszych? Ryszył ten. O niczym tak nie będę ją wyciągać. Dobra. 7. Dobra. No dobra, to jeszcze tak sprawdzimy, czy coś tu panu się nie zbiło. Lustereczka są, światła są, opony, lustery. Wydaje mi się, że tutaj wszystko jest. Dobra. Żegnamy. Wać oddaj nara. Ostatni wozik. Zapraszam. Panie, flaka pan ma. I to nawet dwa. A dajcie waliszu komandiru. Czy ty masz zderzak? Masz. Wychodzi ada kontrolu. Meno arodniki umratać szajada. Eto damra prawiteli nite wam melosz. No ale to w rali, panie, a świnie są prawdziwe. Poruszają główkami. Karta szczepień. No tu masz akurat dobrze. A jeszcze Aili Tamer. Dobra, zgadza się. Numer dokumentu. Zgadza się. To jest ważny. Jeszcze. 490. Panie, za bardzo spasione świniaki pan wiezie. Co, może pan coś tam wsadził do nich, co? Grasdruk. To się akurat zgadza. Teraz tak. Na pewno dwie opony zbite. Cyk. Tu na pewno nie masz światła. Jednego. Wybite szyby, zniszczone światła, lusterka, pokaż. Masz. Wybrakowana karoseria. Z tym zawsze też mam problem, bo to czasami tak nie zwraca się uwagę na tę wybrakowaną. Ile tu masz? Dwa świniaki. A ile powinno śmieć? Masz, powinien śmieć dwa. Dobra. To się akurat zgadza. A co tu masz? Nic. Chyba wszystko. Pokaż jeszcze fotkę. No dobra, zgadza się. Mam panu powiedzieć. A czekaj. Papier toaletowy za 23. Okej. Okay. Proszę. Interes. Z panem to czysta przyjemność. Dobra. Jelo, a to mam. A teraz mogę ci odrzucić wjazd do kraju. Ona ja nie ta pot. Żegnamy. Następny. A i czegoś nie zauważyłem. Wbitej szyby, no kurczę te szyby, no ja jest nie wiem, no. A ja pozmyślał, eto nu pandemik kaniac. Luskomnie na szewe partii madro andinia, a da was zima pressaja. Zderzak brak. Proszę wysiąść. Myśleli na panie! Dobra, idziemy to teraz tutaj. Nie wiem, czy ja nie będę musiał... Gdzie upychał? Uciekł. Uciekł nam przemytnik.
Dobrze. Bum. Maksimow! Gdzie jesteś? Jesteś Maksimow? O, nie mam. Poczekajcie, nie strzelajcie do mnie. Przerwa. Policka bydło! Dobra. Co teraz? Rambo. Dawaj. Dawaj. No dawaj. Co teraz? Ładuj. Rambo. Dobra. O! Przyjechali! No nie! Co tu się dzieje? Pięciu jeszcze. Dobra, idziemy, Rambo! Dobra. Dobrze. Dobrze. A ten zrobił przysiad. Listowy pasujcie, Adamestie. Komisar Radobudru. Fiuch. A co, to koniec pracy? A ten, co tutaj ten był na granicy, ten, co tutaj był, to uciekł mi. A, bo on był przemytnikiem, on po prostu pojechał po ludzi pewnie i ten, co tutaj, ale nie mogę go zamknąć do więzienia. Szczelanina z przemytnikiem, kurde. Wjechali mi na chatę po prostu dzisiaj. Piu, ale daliśmy sobie radę. Możemy nawet ten sobie zrobić. Jakieś ulepszenie może? Więźniowie 3x5, magazyn. Dobra. Na Maksimow to taka kurde pinda jedna. Najlepszy ma sprzęt i co? I nic. Twoi koledzy za to dostaną awans. Wszystkim dać? Ach. Zaszalejmy. I teraz nie będzie mnie stać na ten, na wypłaty. Dobra, ale myślę, że sobie na tym skończymy odcinek. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku. Nara.